Ponieważ Filip i Paulina, która niedługo w naszym programie się też pojawi, byli w Krakowie, to postanowili też odwiedzić piłkarza Wisły, Richarda Guzmicia. Ponieważ wszystkie Ryśki to fajne chłopaki, wiadomo, więc i ten materiał też musi być fajny. Zobaczmy, jak radzi sobie Węgier w Wiśle Kraków. Mam na imię Richard Guzmicz. Dzisiaj spotkanie ze mną. Kiedy mam czas, może po meczu, może mam jeden dzień wolny i lubię podróżować. I lubię... Coś nowego zobaczyć. Tak. To, bywam na Wawel, tak. I Zakopane też byłam. No tak, właśnie. Tak, tak. Morskie oko, nadmorskie oko. Bardzo piękne, tak. Lubię. Na początku, wiadomo, był nieśmiały. On jest bardzo dobry człowiek. Zawsze jest optymistycznie nastawiony do życia, do świata. Chce pomóc. Jak mówimy o Guzmiczu, to Rysiek, Rysiek. Jak ci na imię? Rysio. Ryszard. Ryszard, wszystkie Ryśki to porządne chłopy. Rysiek, jak przyjechał do Krakowa, zaimponował jednym. Bardzo chciał się nauczyć polskiego. Mam szacunek dla Polaków, bo jestem z innego kraju i jeśli jestem tutaj, to ja muszę uczyć się. I myślę, że to jest fajne dla kibiców też, jeśli oni pytają coś od mnie, że może po angielsku, a ja odpowiedziałem po polsku i to jest bardzo niespodzianka. Mamy coś przygotowanego dla ciebie, bo wiemy, że lubisz podróże. Co ty wybierasz, góry czy morze? Morze. Nad morze jedziesz z męską paczką czy z dziewczyną? Z dziewczyną. Opalanko czy pływanko? Tu masz, proszę. Czy to się słońce opala, tak. Czy pływasz? Lubię pływać. Jak już pojechałeś na to morze, pływasz, idziesz później do hotelu, czy spędzasz noc w namiocie? Myślę, że zmiana ubrania do hotelu i idę na restaurację gdzieś. Na tej restauracji jesz i korzystasz z kuchni polskiej, czy z kuchni węgierskiej? Trudne pytanie, bo ja lubię polską kuchnię, naprawdę. Myślę, że dla mnie teraz najlepsze żurek, najpierw pirogi z mięsem. Dostajesz ofertę z Legii albo z Krakowi. Co wybierasz? Następne pytanie. Pomidor? A czasami mówi coś po węgiersku, czy uczy innych tego języka? Czasami pytamy, jak to jest w języku węgierskim, to nam przekazuje, ale nie jest to do powtórzenia. Üdvözlök mindenkit a Kanál Pluszon, jöjjenek, ismerjenek meg engem. Mám pytanie. Do mnie? Jeśli ja mówię po polsku, ja chcę, że ty mówisz po węgiersku coś. Że mam na imię, az én nevem. Az én nevem? Tak. Paulina. Bardzo dobrze mówię. Poszło. I co jeszcze? Może Polak-Węgier dwa bratanki? To jest... Może byś mi trudniej. Lengyel-Magyar, két jó barát. Lengyel-Magyar, két jó barát. Lengyel-Magyar, két jó barát. Lengyel-Magyar, két jó barát. Naprawdę czuję się dobrze tutaj i mam nadzieję, że mogę grać może jeszcze 6, 7, 8 lat jak Gołacki. Tak. I to jest plan dla mnie, to jest cel dla mnie, że grasz taka level jak Gołacki. Richard Guzmicz, co ci przychodzi na myśl, jak słyszysz to imię i nazwisko? Nie znam człowieka, widzimy się tylko w pracy, tak naprawdę. Lubię czasem może disco polo, muzyka, naprawdę. Kiedy słyszałem to, bardzo podobało się. Czy będziesz wiedział, co to znaczy. Jakiś utwór masz? Myślę, że mam. Wiesz, to weekendu oni tańczą dla mnie. Ona tańczy dla mnie. No. Ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem, że mogę ją, co mam na mnie. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo dobrze to wiem.